Witam Państwa. Ja się zajmuję trzema dziedzinami. Znaczy jedna moja dziedzina, taka najświeższa, od 10 lat, to jest savoir vivre, etykieta biznesu i protokół dyplomatyczny. I ostatnim moim największym osiągnięciem to było to, że w ostatnich miesiącach rządów PO Ministerstwo Sprawiedliwości wydało podręcznik savoir vivre i ten podręcznik jest plagiatem z moich książek. Nie? Dziennikarze do mnie przybiegli, informując mnie o tym, bo oni to pierwsi wykryli, no, ale teraz martwi się to Ministerstwo Sprawiedliwości. Natomiast teraz przygotowuję też podręcznik, już kończę, dla instytucji państwowych i samorządowych. Będzie rozprowadzany tylko po tych instytucjach i jest taka książka, która jest jedyna w Polsce mojego autorstwa, Perfumy, instrukcja obsługi, prawda? To wszystko o perfumach. Czy takie książki jak savoir vivre, podręcznik w pilnych potrzebach. Druga dziedzina to są zagrożenia dla człowieka Polski i Kościoła. A więc masoneria, ale oczywiście nie tylko masoneria, bo o różnych rzeczach pisałem, ale o masonerii najwięcej. Chyba 14 książek albo 15, już sam się nie mogę doliczyć. I trzecia dziedzina, bo do tej masonerii jeszcze za chwilę wrócę, trzecia dziedzina to filozofia polityczna. Znaczy na całym świecie, czy przed wojną, były dwie filozofie tego typu. Filozofia polityki i filozofia polityczna. Filozofia polityki zajmowała się opisem istniejących ustrojów politycznych, gospodarczych i tak dalej. I no, takim zrozumieniem ich. Natomiast filozofia polityczna zajmuje się projektowaniem ustrojów politycznych, gospodarczych i tak dalej. I tej filozofii politycznej oczywiście w PRL-u nie było i teraz też w zasadzie na uczelniach nie ma. Ja się tym zajmuję od 20 lat, zaczynając od studiów nad Arystotelesem i Świętym Tomaszem, a kończąc na takiej bardzo szczegółowej analizie filozofii politycznej w ujęciu polskich myślicieli katolickich okresu międzywojennego. Na ten temat napisałem 5 książek, czy w sumie ponad 50. I wracając do tej masonerii, znaczy książki o masonerii mi pozwoliły, bo jeżeli dzisiaj tematem jestem przyszły ustrój Polski, prawda, to one mi pozwoliły jakby zrozumieć te ustroje, które dzisiaj funkcjonują i zrozumieć ich mechanizmy i pochodzenie. Powiedzmy, wciąż, znaczy masonerią się zajmuję od ponad 20 lat, a wciąż dowiaduję się nowych rzeczy i się uczę, no bo ta moja ostatnia książka Masoneria, Islam, Uchodźcy, czy czeka nas wielka apokalipsa, to dopóki jej nie napisałem, nie miałem świadomości, że masoneria i islam tak naprawdę wyznają tą samą doktrynę i że w masonerii masonerii rytu szkockiego, czyli tej, której Wielka Loża Matka Świata jest w Waszyngtonie, na 32 stopniu wtajemniczenia przechodzi się na islam. W tej książce pokazuje, jak wszystko to, co dzieje się z uchodźcami, jak to jest tak naprawdę przez Europejczyków i Amerykanów, czyli przez masonów z tych rejonów, inicjowane, wspierane i tak dalej. I to tak dalece, że również w Polsce, prawda? W Warszawie między innymi jest taka instytucja finansowana przez George'a Sorosa, która się nazywa Centrum Powitania. Ta sama nazwa wskazuje na to, co ta instytucja robi. I w tym roku napisałem i wydałem jeszcze taką książkę, czy nie w tym roku, w listopadzie 2015, Spisek przeciwko Matce Bożej. I ona też jest związana jakby z tym islamem, prawda? Bo ja tu pokazuję różne rzeczy związane z Matką Bożą, które są w Polsce fałszowane, zamydlane, uciszane. Między innymi chodzi o to wielkie objawienie
w Kęble koło Wąwolnicy między Nałęczowym a Kazimierzem nad Wisłą, gdzie Matka Boża doprowadziła do masakry olbrzymiej armii tatarskiej. Ta dwie armie szły na Europę, a jedna przez Lublin i w Kęble się zatrzymała ta armia. Zaczęli tam profanować figurkę Matki Bożej. Ona podniosła się, zajaśniała światłem. W tym czasie dotarła nieliczna armia polska i Tatarzy byli w histerii, widząc tą Matkę Bożą świecącą, a Polacy czuli, że za nimi jest Matka Boża i Tatarzy zaczęli uciekać, Polacy zaczęli ich zabijać. No, takie bardzo niepoprawne politycznie objawienie Matki Bożej. Zresztą w tej książce pokazuję później, jak masoni próbowali już w XVIII wieku to objawienie ukręcić mu głowę. I zajmując się masonerią, opisałem masonerię rytu francuskiego, czyli tą masonerię rosyjską, która ma wielką siłę w Rosji. Jej organizacją jest GRU, prawda? I ona próbuje przejąć władzę w Rosji, to znaczy zdjąć Putina. I Putin musi bardzo z nią się liczyć i robić różne rzeczy, które oni chcą. Ale z drugiej strony napisałem książkę Masoneria Polska 2014, która jest o działaniu w Polsce, ale na całym świecie masonerii rytu szkockiego, czyli tej amerykańskiej. I do niej dzisiaj się będę odwoływał najwięcej, łącznie z taką książką Polska i masoneria w przededniu Wielkiego Krachu, bo te dwie książki skupiają swoją uwagę na systemie finansowo-bankowym. No i teraz, jeżeli przejdziemy do tematu i ten temat będzie mi bardzo trudno omówić, bo to jest olbrzymi temat, prawda? Książka może nie jest taka duża, ale ona ma swoje jakby podstawy również w tych innych książkach, no bo mamy tutaj do czynienia kwestie ustroju politycznego, ustroju gospodarczego, ustroju finansowego, kwestie w ogóle rozumienia państwa, kwestie podatków, kwestie sądów, prawda? Tego jest bardzo dużo. I generalnie rzecz mówiąc, znaczy ujmując, to można powiedzieć, znaczy mógłbym zacząć może w ten sposób, to znaczy od krótkiego wstępu, że pierwsza podstawowa rzecz to jest coś, co można by nazwać moralnym ustrojem państwa. No, czyli dwie rzeczy, jaki system wartości państwo przyjmuje i jakie cele przed sobą stawia. Prawda? I wydawałoby się kiedyś przynajmniej oczywiste, że państwo ma służyć albo narodowi, którego jest państwem, albo przynajmniej społeczeństwu, tym, którzy zamieszkują teren tego państwa i ma zmierzać do tego, żeby ci obywatele uzyskali autonomię, suwerenność podstawową, czyli gospodarczą jako osoby i jako rodziny i ma zmierzać do tego, żeby oni byli samodzielni w każdej innej dziedzinie i mogli wszystkie swoje cele wypełniać. Pamiętając oczywiście o tym, że jak w wypadku Polski to było ujęte w konstytucjach przed II wojną światową, że my mamy do czynienia z pewnym dorobkiem poprzednich pokoleń, z pewnym testamentem tych pokoleń, tak? Czyli jesteśmy jednym pokoleniem, przed nami było wiele pokoleń, za nami będzie też wiele pokoleń naszych dzieci, wnuków i prawnuków, czyli to wszystko, Polska, do nas nie należy, my ją dziedziczymy i mamy ją przekazać następnym pokoleniom i mamy realizować jakiś program, który w tą polskość jest wpisany. To tak, czyli państwo ma spełniać pewne role tutaj w tej perspektywie, a zarazem podstawowym jego celem, podstawowe jego cele są trzy, które odnajdujemy w dokumentach społecznych Kościoła, to znaczy zasada pomocniczości, że ma pomagać obywatelom tak bardzo i tak dalece, żeby oni stali się zupełnie samodzielni. Po drugie, ma dbać o dobro wspólne, czyli dobro, które jest dobrem wszystkich, ale dobrem wspólnym jest też
suma dóbr każdego, no i wreszcie ma dbać o sprawiedliwość. I żeby to wyglądało bardzo konkretnie i tak rzucało się w oczy to co chcę powiedzieć, a siłą rzeczy będę mówił w skrócie, no to zacznę od ustroju finansowo-bankowego, bo on tutaj jest w jakimś sensie podstawowy, prawda? To znaczy bez niego, bez pieniądza cały ten fundament materialny państwa, społeczeństwa, niepodległości, suwerenności nie może funkcjonować. I zauważmy jedno, że znaczy czym jest pieniądz, skąd on się wziął, da, że początkowo była taka sytuacja, że go nie było, no i jedna kobieta miała jajka, druga kobieta miała jabłka i chciały się wymienić, prawda, no i się wymieniały i był kłopot z ustaleniem, ile jabłek za jedno jajko, czy ewentualnie ile jajek za jedno jabłko. Przy droższych rzeczach, no to był jeszcze większy problem. I w tym momencie zaczęto szukać towaru pośredniczącego, prawda? Czyli na przykład, kiedy nie było jeszcze Stanów Zjednoczonych, tylko były kolonie brytyjskie w Stanach Zjednoczonych i była taka, i one już zaczynały się zachowywać, późniejsze Stany zaczęły się zachowywać jak oddzielne państwa, miały swoje parlamenty, to w stanie Virginia, a nie było pieniędzy, bo teoretycznie pieniądzem był funt, ale do Anglii było daleko i tego funta było niewiele, no to parlament Virginii ustalił, że pieniądzem będzie tytoń. No, wszyscy albo palili, albo żuli tytoń, łatwo się go dało podzielić, nie niszczył się, oczywiście przy zakupach czegoś takiego jak na przykład dom, no to mógł być problem, bo to się w tonach płaciło, ale tutaj jest istota pieniądza, pieniądzem powinien być towar pośredniczący, prawda? Który, znaczy, czyli towar, który ma sam w sobie wartość, natomiast można go też traktować jako środek wymiany. No i na tej zasadzie oczywiście bardzo szybko pojawiło się złoto i srebro i pieniądz był złoty, znaczy złote monety albo srebrne monety, prawda, czyli te monety miały same w sobie wartość i zarazem można było je stosować. I tak się działo do 1945 roku z pieniądzem, z tym, że oczywiście w międzyczasie wprowadzono papierowe pieniądze, ale te papierowe pieniądze były na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś miał banknot, powiedzmy 10-dolarowy i na nim było napisane 10 dolarów, to on wiedział dokładnie ile to jest złota i w każdej chwili mógł iść, bo ten pieniądz, ten banknot miał pokrycie w złocie i w każdej chwili mógł iść i wymienić ten banknot na złoto. No także to było tylko dla ułatwienia wymiany, prawda? Bo na przykład Szwecja miała taki problem, że oni nie mieli złota, nie mieli srebra i oni wprowadzili jako walutę miedź. I kiedyś był w telewizji taki film sponsorowany przez Narodowy Bank Polski, taki edukacyjny, i pokazywali taki obrazek, jak Szwed idzie do sklepu po zakupy i na sankach ciągnie monety metalowe, których największa ważyła 20 kg, prawda? Więc Szwedzi mieli szalony problem. I oczywiście, kiedy pojawiły się banknoty, no to była możliwość, niebezpieczeństwo fałszowania tych banknotów. No i za fałszowanie banknotów z reguły była kara śmierci, no bo to fałszowanie naruszało te. Pojawiały się oczywiście też innego typu oszustwa, już wcześniej, i te oszustwa się brały stąd, że na przykład ktoś szedł do bankiera, bo banki spełniały inne funkcje, prawda? Ktoś szedł do bankiera, zostawiał mu kilogram złota i mówił, no daję ci to na przechowanie, to ci zapłacę za to przechowanie, poza tym jadę w daleką podróż, wydaj mi kwit,
to ja u innego bankiera pokażę ten kwit i on mi wyda ten kilogram złota, a później wy się już ze sobą policzycie. No i to bardzo ułatwiało życie, no bo nie trzeba było wozić pieniędzy, złota i nikt nie ukradł tego po drodze. No nie, jeżeli chodziło o duże sumy pieniędzy, no to nie było to, nie było tego ciężaru, tylko jeden papierek. Ale oczywiście bankierzy wtedy zaczęli, niektórzy zaczęli oszukiwać, czyli powiedzmy Kowalski złożył ten kilogram złota w depozyt, przychodził Malinowski i mówił do bankiera, słuchaj, u ciebie Kowalski zostawił kilogram złota, pożycz mi ten kilogram złota na pół roku, bo Kowalski poszedł z pielgrzymką do Ziemi Świętej, tego długo nie będzie. No to bankier mu pożyczał, ale dawał mu kwit, prawda? No, bo on też chciał gdzieś jechać i gdzieś w innym mieście potrzebował pieniędzy. A przychodził następny, Leśniewski, i mówił, słyszałem, że ci zostawili kilogram złota, pożycz mi ten kilogram złota, prawda? I on mając jeden kilogram złota, ten bankier pożyczał 8 kilogramów, to znaczy wydawał kwity na 8 kilogramów, a tych 8 kilogramów nie było, był ciągle ten 1 kilogram. Jak go złapali, no to mu za to była kara śmierci. No i taki system funkcjonował na świecie do 1945 roku, ale po drodze stało się coś takiego zadziwiającego, zaskakującego, to znaczy powstała na początku XX wieku instytucja o nazwie System Rezerwy Federalnej i dolar został sprywatyzowany. Czyli Stany Zjednoczone przestały panować nad pieniądzem panował System Rezerwy Federalnej i było to kilkanaście rodzin, jak dzisiaj wiemy, same rodziny masońskie, królowali tam oczywiście Rockefellerowie, Rothschildowie, Morganowie i tak dalej. I coś tam złego już się działo, bo jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, jak został prezydentem, to pierwsza rzecz powiedział, że sprawdzi banki i sprawdzi System Rezerwy Federalnej. I zamknęli te banki i weszły specjalne komisje sprawdzające. Zamknęli je na tydzień, po tygodniu one wyszły z tych banków i zapanowała cisza, nie było żadnego sprawozdania, prezydent się z tego wycofał. I znaczy można przypuszczać, że już były olbrzymie nadużycia. Natomiast w 1944 roku w Bretton Woods spotkali się przedstawiciele banków i po wygranej wojnie. Przedstawiciele banków i rządów i ustalono, że tylko dolar będzie miał pokrycie w złocie, a wszystkie inne waluty nie, ale te inne waluty będą miały pokrycie w dolarze. Czyli wynikało z tego, że niby dalej te wszystkie waluty będą miały pokrycie w złocie, no bo jak mają pokrycie w dolarze. No, czyli można było każdą walutę wymienić na dolara, a każdego dolara na złoto. No, czyli niby było to pokrycie. Tylko, że w latach 1945-1971 System Rezerwy Federalnej arbitralnie zaczął przechodzić z systemu pokrycia w złocie na system złotej kotwicy. Złota kotwica to oznaczało, że tylko połowa pieniędzy papierowych ma pokrycie w złocie. W latach 60. tylko 1/4 dolarów miała pokrycie w złocie. I w 1971 w porozumieniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych System Rezerwy Federalnej ogłosił, że dolary nie mają już pokrycia w złocie. Pieniądz przestał istnieć. To, co nazywano dotąd pieniądzem, przestało istnieć. Zrobił się, znaczy to był jeden z najważniejszych momentów w historii świata, dlatego że wszystko się zmieniło. Nagle pojawiła się galopująca inflacja. Dolar z 2000 roku był warty 5 centów z roku 1971. Taka była inflacja. Natomiast poprzednio w ogóle nie było inflacji. No, czyli
pamiętajmy o tym, że jedna z podstawowych funkcji pieniądza to jest oszczędzanie, prawda? Że ja sobie chowam w skarpetę co tydzień pieniądze i moje prawnuki mają te pieniądze, powiedzmy, bo wnuki zbierały i wartość tych pieniędzy nie spadła, prawda? Można oszczędzać, nie? Więc to się skończyło. Nie można już było oszczędzać, bez sensu byłoby oszczędzać, bo w ciągu 25 lat, jakbyśmy oszczędzali w tym okresie pieniądze, no to na starość i tak byśmy nic nie mieli, bo inflacja by pożarła te całe nasze oszczędności. I to spowodowało trzy zjawiska. Pierwsze zjawisko, upadła klasa średnia, czyli świat zachodni, taki jaki on był wspaniały, o którym myśmy myśleli, że on jest wspaniały w 89, a w 89 był już zupełnie inny świat zachodni, to tamten świat zachodni miał klasę średnią, która powodowała, że była demokracja, która decydowała o losach społeczeństwa. To byli przedsiębiorcy, którzy zatrudniali 10, 50, 100 pracowników, prawda, i byli niezależni w sensie finansowym, byli niezależni w myśleniu, byli niezależni pod każdym innym względem. Więc ta klasa upadła, natomiast zaczęły się rozwijać w błyskawicznym tempie koncerny, które wcześniej kulały, i cała gospodarka się jakby przemieniła, no bo te koncerny zaczęły być coraz szybciej ponadnarodowe, zaczęły łączyć się i tak dalej. Ale po trzecie, pieniądz został całkowicie sprywatyzowany, prawda? Czyli teraz żadne państwo nie ma prawa od 1971, nie licząc państw komunistycznych, które były, inaczej funkcjonowały, żadne państwo nie ma prawa do emisji pieniądza. Państwa nie emitują pieniądze. Państwa emitują tylko pieniądze papierowe, a pieniędzy papierowych w stosunku do wszystkich pieniędzy funkcjonujących na rynku, licząc to, co się nazywa pieniądzem, tylko to licząc, jest 5%. Prawda? Czyli tylko Stany Zjednoczone mają 8% pieniądza papierowego, który też nie jest emitowany przez państwo, tylko jest emitowany przez system rezerwy federalnej. Czyli dzisiaj mamy trzy typy pieniądza od 1971 roku. Trzy typy pieniądza na rynku, to znaczy pieniądz papierowy, pieniądz elektroniczny, który jest zupełnie innym pieniądzem i którym się głównie posługujemy, i pieniądz, który występuje w postaci innego typu papierów, takie niż pieniądze papierowe, czyli takie jak obligacje Skarbu Państwa albo finansowe instrumenty pochodne. W finansowych instrumentach pochodnych jest w tej chwili kilkanaście razy więcej niż cały budżet świata. I kto emituje pieniądze? Pieniądze emitują banki. W tej chwili emitują je w zasadzie w sposób zupełnie wolitywny. To znaczy te pieniądze nazywają się w języku ekonomicznym, znaczy w pieniądz fiducjarny, techniczne określenie, ale w języku ekonomicznym używa się takiego określenia fiat money. Fiat, niech się stanie pieniądz. Prawda? Że przychodzi klient do banku i mówi, chciałem wziąć kredyt na 300 tysięcy złotych. No to oni sprawdzają, czy ten człowiek ma zdolności kredytowe, czyli czy będzie w stanie spłacić, oceniają to. I jeżeli oceniają, że jest w porządku, no to powiedzmy, że kasjer wystukuje na klawiaturze komputera 300 tysięcy, no i przychodzi szef i zatwierdza. I już jest 300 tysięcy. Pieniądze powstały z niczego w jedną sekundę. Jeszcze 10 lat temu na świecie i w Polsce nie było to takie łatwe. To znaczy w Polsce można było, znaczy jeszcze parę lat temu można było z 1000 złotych wytworzyć, bank mógł wytworzyć tylko 36 700. Natomiast w tej chwili w praktyce
nie ma żadnych ograniczeń. Znaczy, pieniądz przestał być pieniądzem, nie ma realnej wartości i nie ma pokrycia w niczym, jest czystą konwencją, czystą umową i nikt nad nim nie panuje, ponieważ jeżeli było kiedyś tak, że krążyły banknoty po rynku, no to banknoty emitowało państwo, Narodowy Bank. I jak ktoś sfałszował te banknoty, no to było ciężkie więzienie. Już pewnie dożywocie, nie kara śmierci. Tutaj mamy do czynienia z pieniądzem elektronicznym, nad którym tylko teoretycznie jest kontrola. Praktycznie to jest niemożliwe, tym bardziej, że można wykonać tych operacji miliony w ciągu minuty, prawda? Bo programy komputerowe, systemy komputerowe, komputery to umożliwiają. Jeden bank może wykonywać masę operacji. Skontrolowanie tego w praktyce jest niemożliwe. I teraz zobaczmy, że ten pieniądz fiducjarny jest pieniądzem, który rodzi się wyłącznie z kredytu, prawda? Czyli przepisy prawne w Polsce mówią, znaczy to jest ciekawe, w polskiej konstytucji nie ma ani słowa o pieniądzu, nie ma ani słowa o systemie finansowym, tym co jest najważniejsze, ani o systemie bankowym. Natomiast w polskim prawie jest zapisane, że banki mają prawo produkować pieniądze, państwo nie ma prawa produkować pieniędzy, państwo nie ma prawa pożyczać pieniędzy od Narodowego Banku Polskiego. Czyli to się oczywiście tłumaczyło w ten sposób, że jakby państwo mogło pożyczać z swojego własnego banku, to by w kółko pożyczało i byłaby inflacja, więc lepiej mu udaremnić to pożyczanie. Ale efekt jest taki, że państwo pożycza pieniądze od banków komercyjnych, a banki komercyjne, kiedy jeszcze miały ograniczenia w tej produkcji pieniądza, czyli powiedzmy 10 lat temu, to pożyczały te pieniądze od Narodowego Banku Polskiego. Tylko to wyglądało w ten sposób, że Narodowy Bank Polski pożyczał im na 3%, a one pożyczały państwu na 13%. Prawda? Czyli zarabiały na tym 10%. I teraz ten pieniądz powstaje, znaczy w teorii i w praktyce, znaczy w teorii pieniądz fiducjarny, ten pieniądz, który obecnie się nim posługuje, w tym euro, dolar, funt i tak dalej, a nie tylko złotówka, powstaje wyłącznie z kredytu. No, czyli przepisy państwowe są takie, że pieniądza nie można wypuścić na rynek od tak. Można go wypuścić na rynek tylko przez kredyt. Albo udzielony państwu, albo samorządowi, albo obywatelowi, firmie. I przepis mówi, że ten, kto wziął kredyt, musi ten kredyt oddać. Jak odda ten kredyt, czy odda ratę kredytu, to bank musi te pieniądze, które przyniósł ten ktoś, zniszczyć. No, czyli powiedzmy, faktycznie to wygląda w ten sposób, że ktoś pożycza 300 tysięcy, oddaje 600 tysięcy, no bo ze wszystkimi tymi opłatami, prawda, to tak jak ta reklama miniratki. Kiedyś wieczorem, ja się tym nie interesuję, ale kiedyś już było ciemno w pokoju, żona zasnęła, prawda? I szedłem do kuchni i ta miniratka, że pożyczymy ci 5000 zł, a po roku oddasz nam 500 zł. Prawda? A jak przechodziłem, to zobaczyłem, że na ekranie drobnymi literkami jest napisane ten procent całkowity 48,9, prawda? Czyli nie 500 zł. Tylko 2,5 tysiąca złotych. No, czyli pożyczamy 300 tysięcy, oddajemy 600 tysięcy, no to te 300 tysięcy oni muszą zniszczyć, a te pozostałe 300 tysięcy to jest ich zarobek. No i zauważmy tutaj jeszcze jakby jeden mechanizm, że oni dają nam, państwu, różnym instytucjom, pieniądze nierealne, to znaczy nie mające pokrycia w niczym, bo wystukane na klawiaturze komputera. Natomiast jeżeli pożyczył te pieniądze, powiedzmy dla uproszczenia Kowalski,
i Kowalski te pieniądze odnosi do banku, to one są owocem jego ciężkiej pracy, prawda? Powiedzmy, że ten Kowalski niech będzie wypalał cegły, no to wypalał cegły, sprzedawał te cegły, to jest owoc tej pracy. Także jest różnica, pomimo że on oddaje, niech będzie, że nawet oddaje w postaci elektronicznej, to jego pieniądze elektroniczne mają pokrycie w pracy, tamte, które dostał, nie miały w niczym pokrycia. I jakby ostatnia rzecz, że pieniądz stał się towarem, prawda? Ale tylko w takim sensie, że on sam w sobie wartości nie ma, ale ludzie go tak potrzebują, że najlepiej żyć z jego sprzedaży, prawda? Czyli jak ja mieszkam na Stegnach w Warszawie, to były takie dwie kamienice i tam było dużo sklepów. I teraz się zdziwiłem, bo jakby zainteresowałem się tym. Teraz w tych kamienicach są same banki, prawda? Jest w jednej kamienicy 5 banków, w drugiej kamienicy 6 banków. No bo najlepiej się handluje pieniądze. Znaczy zero pracy, zero ryzyka, zyski niebotyczne. Zero ryzyka, bo w koszty wchodzi też ubezpieczenie. I teraz, skąd ten system się wziął? Znaczy system jest, nie będę się bał użyć takiego słowa, bandycki, złodziejski. Da? Ponieważ znaczy, można jeszcze powiedzieć coś takiego, prawda? W telewizji czy gdzie indziej mówią tak, no cieszmy się, niech się cieszą Francuzi, niech się cieszą Brytyjczycy, PKB wzrasta. PKB wzrasta w Polsce tam 1,5 czy 2 czy 5% rocznie, idziemy do przodu. Tylko wyobraźmy sobie taką sytuację, że wracam do domu, tam siedzi żona, jakaś taka zaniepokojona. Ja się pytam, co ty taka zaniepokojona jesteś? A ona mówi, wiesz, nie wiem, jaka jest nasza sytuacja finansowa. Na co ja jej mówię, nie martw się, PKB wzrasta. 15% rocznie PKB wzrasta. Na to ona zadaje pytanie, no dobrze, dobrze, ja jestem prosta kobieta, powiedz mi, ile my mamy oszczędności? No i oszczędności nie mamy żadnych. A ile mamy długów? Długów mamy 1 000 000, za pół roku będziemy mieli 2 000 000, za rok będziemy mieli 3 000 000. No to żona mówi, no to znaczy, że nie jest dobrze. Da? To znaczy, to jest piramida finansowa. Ta piramida finansowa powoduje, że wszyscy mają coraz większe długi. Państwa, wszystkie państwa, wszyscy obywatele, prawda? W Polsce się podaje zadłużenie państwa, zadłużenie społeczeństwa, prawda? Ono wzrasta na tym zegarze długu z minuty na minutę i pieniędzy wciąż brakuje. No bo te pieniądze są niszczone. Poza tym, w związku z tym, że brakuje pieniędzy i jakby nikt nie ma pieniędzy, wszyscy biorą kredyty. W związku z tym, jeżeli płacimy podatki na państwo, to 50% co najmniej tych podatków idzie na spłacenie długów państwa. Jeżeli kupujemy puszkę pomidorów za 2 złote, to z tego złotówka jest tak zwany podatek bankowy, to znaczy wszyscy, którzy produkowali te pomidory od producenta nasion przez hodowcę pomidorów, tego, kto je zapuszkował, tego, kto wyprodukował puszkę, co wyprodukował etykietę i tak dalej, oni wszyscy brali kredyty. W związku z tym płacili bankowi odsetki i te wszystkie inne opłaty. I efekt jest taki, że jak sprzedaje się na końcu tą puszkę pomidorów za 2 złote, to złotówka idzie do banku. No, czyli normalnie byśmy kupili tą puszkę za złotówkę. No, normalnie podatku moglibyśmy zapłacić połowę i byłby ten sam efekt. Znaczy banki żerują. Prawda? I jest taka bardzo ważna książka w XXI wieku, Wojna o pieniądz, Songa Hongbinga, Chińczyka, który przyjechał do Stanów na studia, został i zrobił wielką karierę jako ekonomista i w pewnym momencie napisał tą książkę. I on napisał w tej książce dwie rzeczy, które są istotne.
Znaczy pierwsze, jego zdziwiło to, że Europa i Stany Zjednoczone to jest inna struktura niż państwa azjatyckie, ponieważ w państwach azjatyckich rządzą politycy faktycznie, a w Stanach Zjednoczonych i w Europie rządzą bankierzy faktycznie. Druga rzecz, że jego zainteresowała książka Atlas Zbuntowany, Ayn Rand, który prawdziwe nazwisko Alisa Rosenbaum. Znaczy on nie porusza wątku masońskiego. Ja w tej książce pokazuję Masoneria Polska 2014, że to była osoba, która prezentowała program masonerii. Prezentowała głośno i jaki był ten program. Ona go zapisała w tej książce powieści Atlas Zbuntowany, ale głosiła go też na uczelniach, głosiła go w artykułach. I ona mówiła tak, że no jest pewna klasa atlasów, ludzi, którzy są zdolni, genialni i tak dalej. I wszystko od nich zależy. Oni wytworzyli dobrobyt, cywilizację i tak dalej. To są bankierzy, właściciele koncernów. A jest reszta, proletariat, motło. I atlasi wszystkich krajów, łączcie się. To motło wykorzystuje atlasów, a nie burżuazja wykorzystuje proletariat. Czyli trzeba to zmienić. I trzeba temu motłochowi pokazać, gdzie jego miejsce, zlikwidować demokrację, zlikwidować prawa człowieka, obywatela i tak dalej. I można to najprościej zrobić w jeden sposób, przez strajk, bunt tych atlasów. Znaczy ciekawe, bo oczywiście ona się odwołuje do Rockefellera. I Rockefeller na okładce mojej książki jest rzeźba atlasa trzymającego kulę ziemską w dłoniach. Przed centrum Rockefellera w Nowym Jorku. I Atlas, no to ta mitologiczna postać, która podtrzymuje Ziemię, prawda, i jak puści Ziemię, to ta Ziemia się rozbije i wszyscy zginą. No i pytanie, kogo Rockefeller uważa za Atlasa, prawda? Tego, kto podtrzymuje Ziemię, oczywiście siebie. Rockefeller w tym roku skończył 100 lat i z tej okazji, Dawid Rockefeller, z tej okazji zafundował sobie szóste serce, znaczy szósty przestrzeń serca. I znaczy w tym roku, w listopadzie skończył. I ona mówi, że strajk atlasów będzie polegał na tym, że oni doprowadzą, znaczy pierw doprowadzą do totalnego krachu, wszystko upadnie, przejmą wszystko w sensie prawnym. I wtedy motłoch się przyciąga do nich z prośbą o utworzenie jednego rządu światowego, pełnej władzy, jednego pieniądza, jednej religii i tak dalej, i tak dalej. I w latach 50. Przyszedł do niej taki młody człowiek, nazywał się Alan Greenspan. I ten Alan Greenspan już wtedy był, miał 20 parę lat i wtedy był uznawany za jednego z najgenialniejszych ekonomistów w dziejach. Robił cuda. Jego sława się rozpoczęła od tego, że stanął przed sądem amerykańskim za zdradę, ponieważ opublikował artykuł, w którym podał dokładnie, ile czołgów, samolotów, statków i tak dalej mają Stany Zjednoczone, co było tajemnicą wojskową. I on udowodnił, że nigdzie nie śledził żadnych informacji, tylko jako ekonomista na podstawie analizy zbytu metalu, różnych tam towarów, wyliczył tą liczbę. Prawda? Potrafił przewidywać przyszłość w sensie ekonomicznym, jako taki młody człowiek. I on przyszedł do tej wspólnoty Ayn Rand i ona nadała mu pseudonim Grabarz. 20 lat później został szefem Rezerwy Federalnej, objął tam wszystkie najważniejsze stanowiska. W 2008 Kongres Stanów Zjednoczonych oskarżył go o wywołanie kryzysu. Z tym, że skandal tak naprawdę zrobił się w 2009, kiedy okazało się, że on napisał w latach 60. doktorat,
którego celem było pokazanie tego, czego nie wolno robić w bankowości, żeby nie doprowadzić do krachu. Jak został szefem rezerwy federalnej, doktorat został utajniony. Doktorat został ujawniony przez dziennikarzy w 2009, dziennikarzy amerykańskich ekonomicznych, i okazało się, że Greenspan przez całe ponad 20 lat rządów robił dokładnie to, co wiedział i opisał jako coś, co doprowadzi do krachu. Czyli jakby mało, że ten system finansowo-bankowy jest systemem, który pożera większość efektów pracy, dochodów i tak dalej wszystkich. Mało, że to są rządy nad pieniądzem i źródło dochodów takich, których nikt nie zna, prawda? I znaczy nie wiadomo, ile tych pieniędzy oni produkują, prawda? To jeszcze ten cały system został tak skonstruowany, żeby się zawalił, prawda? I on się po prostu zawali. Gdy dzisiaj wchodzimy do jakiejś księgarni ekonomicznej, no to powiedzmy w Warszawie ja wchodzę i zdejmuję się z półek książki, gdzie są jakieś prognozy, no to we wszystkich książkach są prognozy, że to się rozsypie, że będzie wielki krach, ale są tylko różnice w datach. Prawda? Najpóźniejsze daty podawane są 2025. I teraz dochodzimy jakby do Polski, przyszły ustrój Polski. Czyli tak, zawsze było tak, w okresie międzywojennym tak było, że było masę ludzi, w tym politycy, mężowie stanu, którzy zastanawiali się nad tym, czego my chcemy, jak ulepszyć ustrój, jak zmienić ustrój. I tu nie chodzi o jakieś dyskusje polityczne, że w tej sytuacji, teraz, dzisiaj, przy takiej liczbie posłów, co my możemy zrobić. Nie, chodzi o to, czego my naprawdę chcemy, do czego my zmierzamy jako do ostatecznego celu, jakiego my chcemy w ustroju politycznego, gospodarczego, finansowego i bankowego. No i tutaj jakby wszystko wydaje się oczywiste. Znaczy ten ustrój finansowo-bankowy nas niszczy, nie pozwoli nam na nic, powoduje, jest jednym z istotnych czynników, które powodują, że jesteśmy kolonią, że funkcjonujemy jak kolonia, że funkcjonujemy jak niewolnicy, znaczy jesteśmy, owoce naszej pracy są nam zabierane. No i teraz jaki wytworzyć system, żeby to było po polsku, sprawiedliwie, żeby to nam służyło, żebyśmy mogli oszczędzać, żebyśmy mogli mieć stabilną sytuację, prawda? Bo Felix Konieczny, ten wielki teoretyk cywilizacji, mówił, że cywilizacja europejska wyrosła na taką, na jaką wyrosła, w przeciwieństwie do powiedzmy tego, co zrobiły szczepy w Afryce, prawda? Że szczep murzyński w Afryce, jak byli głodni, to szli, zrywali z drzewa, coś zjadali, później się kładli pod palmą. Jak byli głodni, to znowu szli i zrywali. I głównie albo zrywali, albo odpoczywali po tym zrywaniu i nic się jakby nie posunęli przez setki lat. Natomiast na kontynencie europejskim ludzie oszczędzali, prawda? I jak oszczędzali, to w pewnym momencie te oszczędności stały się tak duże, że mogli przestać interesować się sprawami, dzisiaj by się powiedziało, gospodarczymi, prawda? I zajęli się kulturą, cywilizacją, ustrojami i tak dalej, stąd powstała cywilizacja. Bez oszczędności nie ma cywilizacji. I teraz co zrobić? No i teraz odpowiedź byłaby taka, że mamy jakby dwa etapy. Etap pierwszy. Zaczynamy od jakiegoś punktu zero, to znaczy jesteśmy w tym stanie finansowo-bankowym, w jakim jesteśmy dzisiaj. No to zakładamy, że państwo polskie znalazło się w takiej sytuacji, powiedzmy Unia Europejska się rozpadła. Załóżmy państwo polskie, co jest bardzo, coraz bardziej prawdopodobne, państwo polskie znalazło się w takiej sytuacji, że może podejmować suwerenne decyzje. No to co? No to podejmuje decyzję, że pieniądz jest emitowany przez państwo. Da? Czyli zabiera bankom możliwości emitowania państwa, co oznacza, że te banki zostają zlikwidowane. Prawda? Jeszcze można się tylko zastanawiać, co zrobić z ich długami.
Albo tak jak ci z tymi frankami mówią, że splajtują. Oni nigdy nie mieli żadnych pieniędzy, a teraz biorą od ludzi coraz więcej i płaczą, że splajtują, jak nie dostaną. Znaczy to ten przekręt związany z frankami się wiąże z tym, że banki córki podpisały umowę z bankami matkami na zachodzie, że będą im te pieniądze przekazywać, więc wysysa się te pieniądze z Polski, ale tak naprawdę nikt nikomu niczego nie jest winien, prawda? Znaczy, więc te długi Polaków można po prostu zrobić tak, że już do istniejących państwowych banków będą spłacać to, co pożyczyli, bez oprocentowania, prawda? Na zasadzie pewnej sprawiedliwości. I teraz po przejściu na pieniądz papierowy i ten pieniądz był dalej fiducjarny, prawda? To znaczy nie bardzo miałbym pokrycie. Z tym, że zacząłby mieć pokrycie w pracy, prawda? W owocach pracy, no bo wiadomo, że pieniędzy musi być tyle, co towaru i pracy na rynku, bo inaczej dokonuje się inflacja albo deflacja. I w tym momencie można by rozkręcić gospodarkę, polską gospodarkę, poprzez całkowitą likwidację na okres przejściowy, powiedzmy 2, 3, 4, 5 lat, likwidację podatków. No, dlatego, że przy pieniądzu fiducjarnym podatek bardzo łatwo ściągnąć, to znaczy po prostu dodrukować pieniędzy. Prawda? Jeżeli się dodrukuje pieniędzy, no to wartość pieniądza spadnie, będzie inflacja, ale jeżeli na przykład będzie się kontrolować tą inflację, kontrolować ten dodruk, no to będzie wiadomo, że wartość pieniądza spadnie o 5% na przykład, czy o 10% na przykład, no to wtedy każdy człowiek jest objęty podatkiem w wysokości 10%, bo pieniądze, które posiadał, ich wartość spadła o 10%, prawda? Ale jakby nie ma tego problemu, tych problemów, które są teraz, prawda? Ja prowadzę niewielkie wydawnictwo i poświęcam sprawom podatkowym między 25 a 30 dni w roku, prawda? Dni roboczych. To są olbrzymie pieniądze, to jest olbrzymi potencjał, bo jak tak przeliczyć na wszystkich pracujących, to jest to bardzo dużo. Po drugie, koszty poboru podatku no są olbrzymie, prawda? Bo te wszystkie urzędy skarbowe, policje skarbowe, sądy, które tutaj są zaangażowane, to znowu część podatków idzie na banki, część idzie na utrzymanie systemu urzędów skarbowych i masę pieniędzy idzie, znaczy jakby od takich ludzi jak ja, że zamiast wydawać książki, pisać książki, to ja wypełniam papierki. Więc to by bardzo nakręciło gospodarkę i jakby stworzyło taką sytuację wolności, ale oczywiście to może być, bo są tacy, którzy uważają, że to na zawsze taki system powinien być finansowy, że w ogóle podatków nie ma. Natomiast to nie jest dobre, dlatego że tu pieniądz nie posiada tej jednej podstawowej cechy, to znaczy możliwości oszczędzania. Prawda? Poza tym za bardzo jest w rękach ludzi, polityków, zarządzających państwem, co też nie do końca, nie zawsze może być bezpieczne. Także ten system musi być przejściowy. No i musimy przejść, znaczy jakby wrócić do starego, dobrego, sprawdzonego pieniądza, czyli do złota. I jest to możliwe, technicznie jest to możliwe, wszyscy uczciwi ekonomiści o tym piszą. I zauważmy jeszcze, to jest taka książka Złoty spisek, napisana przez bankiera szwajcarskiego i on tam się wyśmiewa z Unii Europejskiej, bo mówi tak, mówicie o euro, że euro tak ułatwi życie, że jedna waluta i tak dalej. Przez całe wieki była jedna waluta, złoto. Nieważne, czy na monecie był wydrukowany portret cesarza austriackiego, czy cesarza niemieckiego, ważyło się monetę i się płaciło tą monetą i nie było żadnego problemu. Czyli przechodzi się na złoto i
Wtedy to przejście musi być oczywiście powolne, czyli powiedzmy, jeżeli weźmiemy pod uwagę pensję, no to przez jakiś czas będzie się wypłacało pensję 90% w pieniądzu fiducjarnym, 10% w złocie, później już 20% w złocie, później 30% w złocie, prawda? Tak, żeby ludzie już mogli oszczędzać, no bo ten pieniądz fiducjarny będzie tracił na wartości. I aż do całkowitego przejścia na złoto, znaczy zauważmy jeszcze na marginesie, że mamy duże złoża złota w Złotoryi. Te kopalnie są gotowe do wydobycia. Na szczęście się tego złota nie wydobywa. One zostały zamknięte, bo wydobycie złota było nieopłacalne wtedy. Natomiast dzisiaj, jak już twierdzą fachowcy, byłoby wielce opłacalne. I teraz zauważmy, jak się funkcjonuje w systemie pieniądza złotego. Banki zupełnie są czymś innym, prawda? Bo w normalnym, uczciwym systemie finansowo-bankowym można pożyczyć tylko te pieniądze, które się ma. No to banki nie będą miały dużo pieniędzy. Nikt nie będzie miał dużo pieniędzy, przynajmniej na początku. Prawda? Czyli już bank nie... No bo jeszcze jest jedna rzecz. Prawo polskie i prawo unijne mówi o tym, że w momencie, kiedy wpłacimy pieniądze do banku, przestajemy być właścicielami tych pieniędzy. Znaczy, oni mogą zrobić z tymi pieniędzmi, co chcą. Gorzej, jak oni splajtują, to jeszcze każą nam płacić za to, że oni splajtowali. Prawda? Takie są teraz przepisy. Natomiast w normalnym systemie finansowo-bankowym, no to ja jestem właścicielem moich pieniędzy i teraz niosę do banku i mówię, chcę przechować. Jeżeli mówię, że chcę przechować, no to oni mówią 2% rocznie, czy 1% rocznie, czy raczej 0,5% rocznie za to, że ci przechowano. Ale mogę pójść do banku i powiedzieć, ja wam te pieniądze pożyczam na rok, czy na dwa, wy to sobie róbcie z tym, co chcecie, ile mi dacie, prawda? No i bank wtedy mówi, powiedzmy 5% ci damy, ale przez rok nie możesz brać pieniędzy. Albo przechodzimy do banku i mówimy, mam oszczędności i chciałbym je gdzieś zainwestować, nie wiem gdzie, pomóżcie mi. No i bank wtedy pośredniczy pomiędzy tym, kto ma troszkę pieniędzy, a tym, kto ma pomysł, chce zainwestować pieniądze i za to pośredniczenie pobiera sobie opłatę. Natomiast kwestia kredytów, kredyty może już w tym momencie mogą udzielać ci, którzy mają pieniądze. No to jest pytanie, kto będzie miał pieniądze. Państwo może, jeżeli państwo będzie miało pieniądze, udzielać różnych kredytów, żeby pewne rzeczy się aktywizowały i żeby to społeczeństwo było coraz bardziej samodzielne, żeby państwo mogło się wycofywać z coraz większej powierzchni działania, bo obywatele już sami radzą. Natomiast kredyty są nadal, tylko kredyty są w postaci weksli i w postaci listów zastawnych. W dalszym ciągu w Polsce obowiązują przepisy dotyczące weksli. Weksli jest kilkanaście rodzajów, prawda? Czyli na przykład jest taki weksel, że formalnie, bo nikt go nie stosuje, prawie nikt. Jest taki weksel, że na przykład ja przychodzę do Kowalskiego i mówię, słuchaj, jest 19 marca, do pierwszego mi brakuje 1000 złotych, muszę tam zapłacić różne rzeczy, daj mi te 1000 złotych, ja ci dam weksel na 1 kwietnia, bo 1 kwietnia dostanę pensję. No to mówi weksel typu C. Czyli na tym wekslu jest napisane, że można ten weksel wymienić w banku w dniu 1 kwietnia. Czyli ja mogę, jak pożyczę do 1000 zł, to mogę z tym wekslem iść do banku, do którego spływa pensja tego człowieka i bank mi wypłaci z tej pensji te 1000 zł. Mogę chcieć kupić, nie wiem, kosiarkę, czy nie wiem, traktor i mówię, no mam 30%. 40% tej sumy, ale reszty nie mam. Mogę ci zapłacić wekslem, czy 5 wekslami, jeden płatny za 3 miesiące, drugi płatny za pół roku, trzeci płatny tam za jakiś czas. No i teraz ten ktoś, jak chce sprzedać ten traktor, no to się na to zgadza.
Natomiast pytanie, jaka jest gwarancja, że on za ten weksel dostanie pieniądze, złoto. No i odpowiedź, gwarancję daje tutaj sądownictwo, które działa w sposób błyskawiczny, czyli sądy grodzkie, gdzie nie muszą sędziami być zawodowi sędziowie, gdzie rozprawa odbywa się w 5 minut, prawda, bo ktoś przychodzi z wekslem i nie trzeba do tego nawet pisem, wystarczy analfabeta, prawda, żeby orzekł, że należy się temu człowiekowi te pieniądze i trzeba mu natychmiast je oddać. I zauważmy, że weksel jest wtedy drugim typem pieniądza, prawda? I ten drugi typ pieniądza może wytworzyć każdy. Ale weksle mają to do siebie, że działają raczej na krótkie terminy. Miesiąc, pół roku. Natomiast likwiduje się to, co się nazywa lichwą, co w tej chwili w Polsce jest nagminne, prawda? Że nawet SKOK-i pożyczają na procent w skali rocznej 2,5 tysiące. Na to PKO teraz na ten Miratka to 48%. To jest lichwa, za to kiedyś się karało śmiercią, prawda? To jest złodziejstwo. Czyli to, co banki spełniają dzisiaj, spełniałyby weksle plus system sądowniczy prawidłowo funkcjonujący. Natomiast kredyty długoterminowe, hipoteczne, one zawsze funkcjonowały w postaci kiedyś i mogłyby funkcjonować w przyszłości w postaci listów zastawnych. List zastawny polega na tym, że ktoś chce sobie budować dom i zwraca się do kogoś, zainwestuj w ten dom 100 tysięcy, ja ci będę płacił 5% rocznie, czy tam 7% rocznie, prawda? I zainwestuj na 5 lat, na 10 lat, na 15 lat, prawda? I ktoś ma jakieś oszczędności, no to część tych oszczędności umieści w takim domu, część oszczędności w takim domu dla bezpieczeństwa, żeby jak jeden splajtuje, to żeby drugi nie splajtował. No i żyje z tych procentów i jeżeli oszczędza i ma takich listów zastawnych więcej, to ma praktycznie emeryturę, prawda? Bo wielu ludzi będzie mu płacić po parę procent. Także w ten sposób mamy omówiony, zobaczcie Państwo, sam system finansowo, tylko system finansowo-bankowy, jak jest, jak powinno być. Natomiast czasu nam już niewiele zostało, więc jakby resztę przerzucę na dyskusję, natomiast dopowiem jeszcze parę zdań o systemie, o ustroju gospodarczym. Że znowu, ustrój gospodarczy jest tak skonstruowany w Polsce i na świecie, że nie mamy żadnej szansy, nikt nie ma żadnej szansy, poza tymi wielkimi bankierami, wielkimi koncernami, w istocie masonerią. Czyli na czym to polega? Po pierwsze jest wolny rynek, prawda, który polega na tym, że każdy może zrobić wszystko, co chce na tym rynku. Czyli jakby przemilcza się to, że, no bo są tacy, którzy mówią, że w gospodarce działają zasady ekonomiczne. To jest nieprawda. Po pierwsze, ludzie, którzy zarabiają pierwszy milion, drugi milion, stosują się do zasad ekonomicznych. Później, jak zaczynają zarabiać piąty, dziesiąty, setny, tysięczny, to pytanie, po co oni to zarabiają i co chcą zrobić z tymi pieniędzmi. Zasady ekonomiczne przestają funkcjonować lub funkcjonują w mniejszym stopniu. Dochodzą i zastępują je ideologia, moralność, religia. Jak ja się zajmuję savoir vivre i mam szkolenie dla biznesmenów i mówię o stosunku do VIP-ów, do biznesmenów, którzy już mają swoje pieniądze, mają swoje wyrobione stanowiska, to mówię im o tym, co już wszystkie podręczniki etykiety biznesu mówią, że dzisiaj na pewnym poziomie taki biznesmen mówi sobie, a ja już swoje pieniądze mam, ja z chamami nie będę współpracował. Prawda? Wolę stracić, ale z chamem nie będę współpracował. Prawda? I biznes jakby się przekonuje, że na chamstwie się traci. Prawda? Że trzeba się nauczyć etykiety, że trzeba być eleganckim, że trzeba być kulturalnym. Na pewnym poziomie. Prawda? Ale oczywiście
wszystkie wywiady, kontrwywiady, państwa agresywne, państwa imperialistyczne, totalitarne. Pierwsza rzecz, jaką chcą zrobić, po co mają wysyłać armię, jak mogą przejąć gospodarkę, przejąć sektory gospodarki, zrobić kryzys w danym kraju gospodarczym, albo po prostu stać się właścicielem tego innego kraju, nie przez wojsko, tylko przez wykupienie go, zniszczenie konkurencji i tak dalej. I teraz w tym systemie gospodarczym, znaczy, bo zobaczmy, normalna gospodarka to jest gospodarka, w której, tak zawsze mówił Kościół, tak mówił Arystoteles, tak mówił święty Tomasz z Akwinu, to jest gospodarka, w której dominują gospodarstwa nieduże, rodzinne, przedsiębiorstwa, da, czyli pracuje mąż, żona, dzieci. Jeden pracownik, dwóch pracowników, stabilne te przedsiębiorstwa, rodzina jest suwerenna finansowo, wszyscy są razem, to kapłani polscy, myśliciele okresu XIX wieku i okresu międzywojennego mówili, że Europa umarła w momencie, kiedy pojawił się wielki przemysł. Bo przedtem było tak, że matka była, żona była z mężem, prawda, bo albo na gospodarstwie rolnym, albo w warsztacie i dzieci były z rodzicami cały dzień. Bo, natomiast kiedy powstał ten wielki przemysł i wykosił te małe firmy, no to żona szła do pracy w jednej fabryce, ojciec w drugiej fabryce, dzieci gdzieś na ulicy albo w trzeciej fabryce. Rodzina przestała faktycznie istnieć i Europa zaczęła się rozpadać. Więc to jakby jedna rzecz, że jeżeli państwo jest powołane do tego, żeby służyć swojemu społeczeństwu, to powinno zmierzać do tego, żeby to społeczeństwo było gospodarczo suwerenne. To znaczy, jeżeli służy swojemu społeczeństwu, to nie służy obcym, prawda? Jeżeli, znaczy innym społeczeństwom, innym ludziom spoza danego państwa, więc to poza tym oczywiście państwo ma psi obowiązek chronić przed zagrożeniami, czyli jeżeli ktoś chce dokonać wrogiego przejęcia gospodarki czy jakiegoś ważnego sektoru gospodarki, strategicznego sektoru gospodarki, to państwo na to nie pozwoli. Nie pozwoli też na to, żeby oszukiwać jego obywateli, albo nawet po prostu wycinać z gospodarki polskiej, polskich obywateli, żeby ktoś obcy to robił. I teraz zobaczmy, że struktura gospodarki jest taka, że dominują spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. To wszystko powstało w XX wieku jako pomysły i zaczęło się od precedensu w prawie amerykańskim, gdzie jeden sędzia ogłosił, że przedsiębiorstwo ma osobowość. Znaczy pojawiło się pojęcie osobowości prawnej. Czyli jest człowiek, który jest osobą, odpowiada za swoje działanie, jest przedsiębiorstwo, które jest osobą. Wtedy się to posypało. Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. No i teraz w Polsce działają, mówi się o budżecie Polski, o dochodzie Polski. Mówi się, w tej chwili eksport jest większy niż import w Polsce. Nie? To znaczy wszystkie towary są jakby zagraniczne, prawie wszystkie, a eksport mamy większy niż import. Znaczy skąd to się bierze, bo w Polsce działają jako spółki z o.o., jako spółki akcyjne, jako spółki komandytowo-akcyjne firmy obce, prawda? Tylko, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, no to po pierwsze, ona nie odpowiada za swoje działanie, bo odpowiada tylko swoim majątkiem. Ona ma osobowość prawną, czyli nie można ją powiązać z żadnym innym podmiotem, czyli powiedzmy, w Polsce wszystkie firmy zachodnie nie płacą żadnego podatku, prawda? Bo jeżeli muszą zapłacić podatek, no to na przykład jeżeli to jest sklep typu tam Simply, to wielkopowierzchniowy, no to on sprzedaje swój towar po bardzo niskich cenach Simply we Francji, ale Simply we Francji to już jest inna spółka z o.o., czy inna spółka akcyjna, w związku z tym że sprzedaje za pół ceny, no to ma straty, nie musi płacić podatku, tamci to sprzedają dalej, a to jest tak naprawdę jedna firma. Po drugie, my nie wiemy, co to, kto jest właścicielem tych firm.
Nie wiemy, czy właścicielem tych firm są jacyś tam Rosenbergowie, czy jacyś Kowalski, czy jest Rosja, czy są Stany Zjednoczone, czy Izrael, a może państwo islamskie. Tego nie wiemy. No i spółka z o.o. z reguły jest spółką różnych innych spółek z o.o., a spółka akcyjna jest z reguły własnością innych spółek akcyjnych, a te inne spółki akcyjne, czy te inne spółki z o.o. są ich właścicielami, są inne spółki z o.o. i nigdy nie dojdziemy, znaczy troszkę można dojść, bo ja zacząłem iść bank PKO S.A., prawda? I w Wikipedii jest taka informacja i takie panuje przeświadczenie, że głównym właścicielem PKO S.A. jest bank włoski. Ale jak się popatrzy w ten bank włoski, to tam głównym właścicielem jest firma amerykańska tamtego banku włoskiego. A jak się popatrzy na tę firmę amerykańską, no to okazuje się, że jednym z głównych właścicieli tej firmy amerykańskiej jest firma należąca do Rockefellera. Znaczy, dojdziemy po nitce do kłębka, że bank PKO, znaczy tu się jakby da dojść, ale ale to trzeba podjąć wysiłek, trzeba to przeanalizować, trzeba te KRS-y w całej Europie i Stanach, znaczy czy odpowiedniki KRS-ów przejrzeć i tak dalej. I teraz jakby jeszcze jedna istotna rzecz, że znaczy jakby oczywiste było, że jeżeli zlikwidujemy wszystkie spółki z o.o. i spółki akcyjne zrobimy tylko w wypadkach, kiedy niezbędna jest spółka akcyjna i tylko w taki sposób, że akcje będą imienne i w sposób ograniczony będą sprzedawane, bo spekulacja akcjami to jest jakby złodziejstwo, prawda? Bo ktoś spekulując akcjami jak Soros czy spekulując walutami zarabia miliardy. I znaczy jednego dnia kupi walutę, drugiego dnia sprzeda, jednego dnia kupi akcję, drugiego dnia sprzeda, no to pytanie, skąd są te miliardy, które on zarobił? No i odpowiedź, no bo skąd się te pieniądze wzięły, jeżeli one mają mieć jakiś realny odpowiednik? No to odpowiedź jest, że one wzięły się z kieszeni podatników, znaczy z kieszeni ludzkich. No i dochodzimy do takiego ważnego momentu, podatek, prawda? I jakby tutaj był pan Michalkiewicz, to by powiedział, że podatki muszą być niskie i muszą być no jasne, czytelne, proste. Prawda? Tylko ja bym z panem Michalkiewiczem polemizował w jednym punkcie, prawda? No bo on by jeszcze powiedział, że kiedyś było tak, że podatki były bardzo niskie. Prawda? Bo był tylko podatek podymny, łanowy, pogłowny. Płaciło się za dom, za ziemię, za osobę. Każdy dom, każdą ziemię, każdą osobę podymny, no to ile tych dymów, ile kominów, znaczy wielkość domu. I oczywiście był podatek bykowy. I aż dziw, że PiS nic nie mówi o podatku bykowym, prawda? Bo podatek bykowy jest za brak dzieci. Natomiast oczywiste jest, że przy tym systemie emerytalnym, no to ci, co mają dzieci, wydając pieniądze na te dzieci, powodują, że te dzieci będą finansować tych, którzy nie mają dzieci. Prawda? Czyli podatek bykowy, który w Polsce był chyba do końca lat 60., czyli nawet PRL go pobierał, no powinien powrócić. Prawda? Ale na pytanie, dlaczego kiedyś, dawno temu, przed XX wiekiem, podatki były niskie, odpowiedź jest nie tylko taka, jak udziela pan Michalkiewicz, że mówi, państwo było, nie było administracji, nie było tej biurokracji całej, państwo było tanie, w związku z tym podatki były niskie. To nie było do końca tak. Podatki były niskie, dlatego że były regalia, prawda? Czyli państwem rządził król i myślenie było takie. Król monopolizuje pewne dziedziny gospodarki, państwo inaczej mówiąc monopolizuje pewne dziedziny gospodarki, jak bicie pieniądza, żupy solne, coś tam, coś tam, coś tam, czy ma własne ziemie
I państwo żyje ze własnych źródeł dochodu i się odczepia od obywateli, bo ono nie musi, prawda, że na przykład samorząd ma dużo lokali, wynajmuje te lokale jako lokale mieszkalne, jako lokale sklepowe, jako lokale na jakieś instytucje i ten samorząd jakby nie musi cisnąć, nie musi się martwić tym podatkiem od obywateli, natomiast oczywiście oni muszą płacić podatek, ale wtedy ten podatek jest stosunkowo niski. I teraz jakby wracamy do tego przyszłego ustroju, że powinno się doprowadzić do tego przez, już nie zdążę w tej chwili tego opowiedzieć, ale przez tak zwany ustrój korporacyjny, że dominowałyby na rynku małe firmy i średnie firmy i to można bardzo łatwo do tego doprowadzić. Natomiast tam, gdzie potrzeba wielkich firm lub tam, gdzie jest żywotny interes społeczeństwa czy państwa, no to firmy powinny być spółkami akcyjnymi z udziałem państwa tak znacznym, żeby to państwo kontrolowało te spółki. I wtedy te spółki będą regaliami, to znaczy państwo będzie miało dochody z tych spółek, nie będzie musiało cisnąć obywateli i ściągać z nich takich podatków, jak w tej chwili olbrzymich, prawda? No bo ZUS-y w to wchodzą i podatek dochodowy i VAT, prawda? No to VAT 23% od wielu towarów. I to by też jakby gwarantowało prawidłowe funkcjonowanie systemu emerytalnego, prawda? Bo system emerytalny będzie funkcjonował prawidłowo wtedy, jeżeli ludzie będą mogli oszczędzać i jeżeli będą mieli w czym oszczędzać, prawda? To znaczy mogą oszczędzać w złocie, ale mogą oszczędzać też w akcjach takich dużych spółek z udziałem Skarbu Państwa, mając pewność, że te akcje będą miały stale taką samą wartość, prawda? Bo jeżeli kupujemy akcje za 1000 zł, to znaczy inwestujemy w daną firmę 1000 zł, to ta akcja jest warta 1000 zł, a nie 1500, a nie 700. Natomiast akcja przynosi dywidendy, prawda? Czyli mam udział w zyskach firmy, czyli co roku mi wypłacają za tą akcję dywidendy. Jeżeli przez całe życie takich akcji zbiorę sporo, no to te dywidendy mi wychodzą na dobrą emeryturę. Mało tego, jak umrę, to te akcje przejmują dzieci i dzieci już nie muszą oszczędzać, bo mogą już mieć z tych akcji własną emeryturę. Tak było kiedyś, że z wielkich majątków dopracowywali się ludzie przez wiele pokoleń, prawda? Czyli były rodziny, gdzie dzieci przepiły, przepuściły, ale były rodziny, gdzie po troszku i po pięciu pokoleniach to byli bogaci ludzie. Nie bogacono się w ten sposób, że w ciągu pół roku, roku, 10 lat czy 15 lat. Kończę, bo czas minął. Także zapraszam do pytań, dyskusji, czy co miałbym rozwinąć. Bo ani słowa nie powiedziałem o systemie, o ustroju politycznym. Znaczy. Ja bym zapytał, jaką gwarancję załóżmy byśmy mieli w przyszłym państwie, gdzie waluta była oparta na złocie, że nie byłoby, jakby to powiedzieć, przestępstw pewnego rodzaju w stosunku do ludzi oszczędzających w jakiejkolwiek instytucji. Bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Załóżmy, że pan posiada instytucję, która przechowuje moje środki, prawda? I jest jakaś instytucja nadzorująca zarazem pana. To będąc na pańskim miejscu, ja się chętnie podzielę do połowy tymi środkami, jakie ludzie u mnie zdeponowali i zbankrutuję, nie oddaję nikomu, nie oddając nikomu nic. Czyli jakiekolwiek oszczędzanie, gdziekolwiek, w jakimkolwiek cywilizowanym świecie, nie zdaje racji bytu. To znaczy tak, zawsze każde oszczędzanie, znaczy nie ma sytuacji pozbawionej ryzyka, to oczywiste. Ryzyko zawsze jest w każdej sytuacji, może być wojna, może być coś. Teraz nie ma pan żadnej gwarancji na nic. No, na nic. Natomiast, wie pan, znaczy tak, są dwa rozwiązania. Znaczy jak byłem z analogicznym wykładem, to znaczy wykład był tylko o pieniądzu, zaproszony przez Polonię w Amsterdamie, no to ja mówię do nich na koniec, no po co byście tu przyjechali?
Potem były głównie młode małżeństwa z dziećmi i oni mówią, myśmy przyjechali zaoszczędzić pieniądze, my wracamy do Polski. A ja mówię, a w czym wy oszczędzacie? A wstał taki młody, prawda, i mówi, a nie złapie nas pas. Większość z nas oszczędza w złocie, nie w euro. A ja mówię, a jak oszczędzacie w tym złocie? A jest taki specjalny bank, idzie się do niego, wpłaca się euro i oni wydają papierek, że ja mam u nich tam 10 deko złotych. No to oczywiście tutaj, tu akurat nie ma żadnej gwarancji, bo Amber Gold to nie było jakiś wyjątek, tylko to było oszustwo. I teraz ma pan jakby trzy możliwości oszczędzania jakby w normalnym kraju, znaczy w przyszłej Polsce. Może pan oszczędzać w złocie, na przykład ukrywając to złoto w domu, prawda, zakopując je w ogrodzie, czy gdzie pan tam uważa. Może pan te pieniądze zanieść do banku, bo ja nie powiedziałem o jednej z funkcji banków ważnych, to z filmów, starszych filmów europejskich my wiemy, że ktoś ma kluczyk i wchodzi do podziemi bankowych i tam są te skrytki, prawda? Że teraz już prawie tego nie ma. To znaczy nie dajemy bankowi do ręki złota, tylko mamy safe, mamy skrytkę w tym banku, w podziemiach i ich psim pieniądzem jest pilnowanie tej skrytki. Oczywiście mogą przyjść bandyci i obrabować bank, znaczy mogą przyjść do pana do domu i też wziąć pana na tortury i pan wygada, że zakopałem w ogrodzie 2 metry pod ziemią, prawda, i panu zabiorą. Ale jeszcze jedna rzecz, można, wie pan, wtedy oszczędzać nie w złocie, tylko na przykład w listach zastawnych i to jest dobra gwarancja, bo jeżeli znajdzie pan 10 uczciwych, znaczy uczciwych. Zgoda, ale znaczy nawet nie uczciwych, tylko chodzi o to, że ludzie rokują, że będą mieli dochody, prawda? Czyli na przykład młody adwokat chce zbudować dom dla swojej rodziny. No to pan na list zastawny na jego dom daje 10 tysięcy. Później jest jakiś rolnik, który no wyraźnie mu się udaje, buduje chlewnie, pan daje list zastawny na 10 tysięcy na tą chlewnię. I oni mają panu spłacać. Jeżeli oni zginą, to ich rodziny będą spłacać. Jeżeli oni splajtują, to się sprzeda wszystko i pan dostanie swoją część, o ile sprzeda się za odpowiednią cenę. Więc można się zabezpieczyć w ten sposób, że część mieć w złocie, część mieć w listach różnych zastawnych u różnych osób, część mieć w akcjach, powiedzmy Poczty Polskiej, która ma monopol na wiele rzeczy, prawda, i powinna mieć. I wtedy, jeżeli pan coś straci, to pan straci z jednego źródła, z drugiego źródła, ale nie ma mowy, nie ma szansy, żeby pan wszystko stracił. Nie ma takiej szansy. Natomiast dzisiaj zauważmy to, co było na Cyprze. No to się może w każdej chwili zdarzyć w Polsce. Na Cyprze ludziom nie wypłacili ich oszczędności. Znaczy chyba, że mieli bardzo małe. Natomiast w Polsce na przykład wprost napisał taką instrukcję, w jaki sposób ratować się przed upadkiem systemu bankowego. Prawda? Że siedzimy sobie przed telewizorem, ale instrukcja była niebezpieczna. No bo wprost napisało tak, że dzisiaj system bankowy może bardzo łatwo upaść, poza tym, że no jest taki, jak ja opisałem. To jeszcze dodatkowo funkcjonują karty płatnicze. A karty płatnicze mają to do siebie. Ja dostaję kartę płatniczą z banku, powiedzmy PKO, SA, niech będzie. I wieczorem siedzę sobie przed telewizorem i dowiaduję się, że bank PKO SA zbankrutował. To co ja robię? Łapię kartę i w nocy biegnę do bankomatu. Prawda? I wypłacam pieniądze z bankomatu. Ale to nie są pieniądze z banku PKO SA, tylko to są pieniądze z innego banku. I bank PKO SA nie odda temu bankowi tych swoich pieniędzy. W związku z tym zaczynają się kostki domina, system się wali, prawda? Oczywiście jak ktoś ma tam 10 tysięcy, 5 tysięcy złotych, ludzie z reguły w ogóle nie mają pieniędzy, mają długi, prawda? No ale w każdym razie nie mamy dzisiaj żadnej gwarancji, ten pieniądz może w każdej chwili stracić wartość, w każdej chwili może być hiperinflacja. W podręcznikach ekonomii mówi się, jeżeli pojawia się deflacja, to po deflacji pojawia się hiperinflacja. My to ostatnio mieliśmy deflację.
prawda? A wszyscy dookoła jakby mówią, że i tak wielki krach się zbliża wielkimi krokami, a tu jeszcze gorzej, bo tu z jednej strony wielki krach, a z drugiej strony idą ci uchodźcy, prawda? Także no mówi się o tym, że armie europejskie są szkolone nie tylko do walki z uchodźcami, bo jeszcze zdają sprawę, że bez walki to może nie udać się ich usunąć, a z drugiej strony te wojska są przygotowane do walki z Europejczykami, którzy mogą wyjść na ulicę i zrobić ostre tumulty, jakby broniąc się przed uchodźcami, prawda? Bo w tymże Amsterdamie, to mi opowiadała Polka z Amsterdamu, że miasteczko liczące 1000 mieszkańców, władze umieściły tam 3000 uchodźców. No to ci ludzie tam, wyobrażamy sobie ich życie. Ja może jeszcze zaznaczę jedną rzecz, bo cały wykład praktycznie zdominował jeden temat, pieniądze, gdzie to nie jest najważniejsze w sumie. Najważniejsze jest wyjście od świętego Tomasza z Akwinu, to jest budowa i przyszłość. Zgoda, wie pan, tak, tylko dlaczego ja zacząłem od pieniędzy? Bo po pierwsze, wiedziałem, że wszystkiego nie powiem. Po drugie, jakbym zaczął mówić o tych ogólnych sprawach, to państwo mogliby odnieść wrażenie, że no, jakieś bajki tam opowiada i ten. Natomiast ten system finansowy jest tak czytelny, tak jasny, że on powinien nam uświadomić, że ustrój, w którym żyjemy, jest ustrojem złym, absolutnie w całości do odrzucenia, ustrojem, który trzeba zastąpić i który zastąpimy innym ustrojem, jak tylko przyjdzie odpowiedni moment. Prawda? Czyli nie da się obronić systemu finansowo-bankowego w Polsce. Nie da się obronić. Natomiast na pytanie, bo tak, PiS na przykład w tym sformułowanym przez siebie w 2014 roku programie wyborczym mówił o upaństwowieniu niektórych banków. Teraz nic już na ten temat nie mówi. Prawda? Ale PiS jako partia polityczna realistyczna działa w ramach warunków tutaj istniejących, prawda? Czyli nie ruszy banków, bo to jest status quo. Poza tym chyba nie mają tyle odwagi nawet co ten Orban. Orban też przecież ma dużo odwagi, ale tak znaczy to też nie jest odwaga jakaś tam, czy determinacja taka wielka. Więc jasne, że wie pan, znaczy system finansowy nam da, no bo to tak jakby by pan powiedział w tej chwili, że no jedzenie nie jest najważniejsze. Porozmawiajmy o duchu. Ale oczywiście, tylko że jeżeli nie ma jedzenia, prawda? Jeżeli dzieci umierają z głodu, no to znaczy jedzenie jest ważne. Prawda? Tylko w sensie takim, że ono daje pewne materialne podstawy do rozwoju duchowego. Czyli to, co mówił Felix Konieczny, że bez oszczędności nie ma nic. Prawda? Bo nawet do kościoła matka nie pójdzie, jeżeli dzieci płaczą z głodu, a ona musi tym dzieciom dostarczyć jedzenie. Prawda? Czy można? Tak, proszę. Żeby się odnieść do tego tematu, który był, czy jest przewodni przyszły ustrój Polski, to mówię za siebie, powinienem się zapoznać przynajmniej z tą książką, więc odniosę się tylko do tego aspektu, który pan poruszył, czyli finansowo-bankowy. Ale mimo wszystko zapytam, czy ten przyszły ustrój Polski według pana to jest realne do wprowadzenia, nie określam cezury czasowej. Czy to nie jest czasem i w przenośni, i dosłownie utopia? Przenośni w sensie hasła, ale utopii też, które zostało opisane, idealne państwo. Czy to nie jest XXI wieku no, nowa wizja państwa idealnego? A co do finansów, no cóż, będziemy wiele mówić, oczywiście takie idealne i optymalne rozwiązanie, patrząc pod kątem rozwoju narodów, społeczności, można omawiać, ale czy są szanse na wprowadzenie, to pokazuje, no to, co pan już przytoczył, aspekt franka, że on
sztucznie został wykreowany. Ratingi na całe państwa mogą niewielkie grupy ratingiem nie w banki uderzyć, tylko w gospodarkę państw poszczególnych. I nie chcę drążyć innych elementów, które pokazują, jak ci Atlasik, też przez pana przywołani, tak naprawdę rządzą. Ilu jest, jak oni to, jakie mechanizmy używają, to nie, no ja się przynajmniej jestem za słaby w tym, aby się rozwodzić, ale to jest wyczuwalne, a wręcz zauważalne. Więc mówiąc krótko, pewne idealne rozwiązania, no to w głębi chyba każdego uczciwego, że tak powiem, człowieka, obywatela, gdzieś tam się tlą. Czyli wspaniale by było, żeby świat był troszkę inaczej urządzony. To jest jedno. Drugie, finanse rządzą. Rządzą narodami, światem i jest to grupa, która nie, to nie są przypadki, tylko grupa. Więc czy faktycznie coś można zmienić? Czy według pana jest no, taka perspektywa czasowa, że możemy no, powiedzmy dożyć i zobaczyć, że faktycznie jakieś siły, no właśnie, jakie siły sprawią, że i ustrój się zmieni i nowe mechanizmy finansowo-bankowe zafunkcjonują. Znaczy tak, ja bym powiedział tak, utopią to jest ten system, w którym żyjemy. Wyszliśmy z utopii komunistycznej, weszliśmy do utopii, nazwijmy ją masońską. Prawda? I nasza tragedia w 1989 roku polegała na tym, że myśmy widzieli Zachód takim, jak on był faktycznie w latach 60. A nie wiedzieliśmy, co tam się stało. Weszliśmy w pewną nową utopię, natomiast utopie mają to do siebie, to komunizm pokazał, prawda, że one muszą się rozsypać, bo to są domy budowane na piasku. Oni mówią, że to jest utopia. Oni mówią, że to jest utopia, także oni wiedzą, że to jest utopia. Są teksty na ten temat. I teraz zobaczmy jedno. Znaczy, pana wypowiedź jakby zawierałaby to pytanie. Zawierałoby takie jedno milczące założenie, które jest naturalne i zrozumiałe. To znaczy, obywatel Cesarstwa Rzymskiego w 405 roku po narodzeniu Chrystusa na pytanie, czy świat się kiedykolwiek zmieni, powie nie, Cesarstwo Rzymskie będzie zawsze. Przecież to największa potęga na świecie, najlepszy system finansowy, najlepsze wojsko, najlepsza administracja, najwyższa kultura. Olbrzymia armia, prawda? W Sylwestra 406 roku nagle po lodzie przez Ren zaczęła przepływać fala ludzi. Prawda? Szli barbarzyńcy, szli i szli i w 410 doszli do Rzymu, Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć. Przestawało istnieć kawałkami. Komunizm jak się rozsypał, to wiemy. Prawda? I wszyscy mówią, tak jak mówiłem, ekonomicznie rzecz biorąc mówią, że jeszcze inaczej. Do prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego przyszła grupa księży tam w latach chyba 70. i mówią, księże prymasie, nie tak ostro z tymi komunistami, ci komuniści będą tutaj zawsze, trzeba z nimi nauczyć się współżyć. A ksiądz prymas powiedział, oj dzieci, kościół będzie zawsze, a o komunizmie nikt niedługo nie będzie pamiętał. I dzisiaj można by to samo powiedzieć, oj dzieci, kościół będzie zawsze, Polska będzie zawsze, a o Unii Europejskiej, o Rockefellerach, Rothschildach, Morganach nikt niedługo nie będzie pamiętał. To jest pewna postać tego świata, pewne nowe cesarstwo rzymskie i wszystkie znaki na niebie i ziemi, w tym ekonomiczne, pokazują, że jesteśmy na tonącym okręcie. Prawda? I zamiast uciekać, zamiast na te łodzie się pakować i płynąć na jakiś stały ląd, to my powoli toniemy z tym okrętem, prawda? Bo krach się zbliża, ewidentnie ekonomiczny, wszystko się rozsypuje i to, co powiedziała Oriana Fallaci, prawda? Na początku XXI wieku, bo wtedy już ci uchodźcy przepływali przez morze i ona pytała, jak to możliwe, że oni płacą, biedni ludzie płacą 10 tysięcy dolarów, bo wtedy taka była cena w 2000, za głowę, żeby dopłynąć do Europy, a oni pieniędzy nie mają. Kto za to płaci? I ona mówiła, to jest samobójstwo Europy.
Mówiła to wtedy. I teraz coraz bardziej widać, że tu Europa jest w coraz gorszej sytuacji ekonomicznej, w coraz gorszej sytuacji kwestia przyrostu, prawda, naturalnego. I teraz przychodzą ci uchodźcy i Europa się zachowuje, to przepraszam, ale zacytuję Fallaci, jak grupa kretynów. Prawda? Czyli to, o czym ja mówię, to jest realne, to nie jest utopia. Tak było, to jest system, który był przetestowany w Europie przez setki lat. I system akurat finansowo-bankowy w Europie pomiędzy tam powiedzmy, nie wiem, no 7, 8, 9 wiekiem, a 20 wiekiem funkcjonował bardzo sprawnie. Tam nic nie ten. Świadczą o tym pewne liczby jakby typu właśnie dotyczące inflacji, dotyczące wzrostu dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wzrost dobrobytu był znaczny, tylko że to wszystko jest jedna wielka epoka gierkowska, prawda? Czyli Gierek brał kredyty, które spłaciliśmy w zeszłym roku o strasznym oprocentowaniu i gwałtownie podniósł poziom życia polskiego społeczeństwa. I poziom życia europejskiego społeczeństwa i polskiego w tej chwili też się podnosi na tej zasadzie, prawda? Że nasze długi wzrastają, natomiast niech ktoś udowodni, nie da się tego udowodnić, że system wzrastania długu z miesiąca na miesiąc, z rok na rok może się dobrze zakończyć. Nie może się dobrze zakończyć. Natomiast jak to się wszystko rozpadnie, no to pytanie, co robić? No i odpowiedź, powiedzmy, ta propozycja utrzymania pieniądza przez jakieś parę lat, utrzymania pieniądza fiducjarnego na zasadzie, że państwo ten, jest propozycją rozważaną w różnych, przez różnych tam różne osoby, powiedzmy tak to określmy, natomiast co do powrotu do pieniądza o parytecie złota, nikt nie ma wątpliwości. Natomiast tam, gdzie pieniądz ma parytet złota, banki mogą funkcjonować tylko tak, jak ja powiedziałem i wtedy weksle i listy zastawne stają się jakby jedyną drogą kredytowania, bo nie jedyną, ale 80% kredytów jest przez weksle i przez listy zastawne. My żyjemy w utopii, natomiast nam się wydaje oczywiście, wielu ludziom się wydaje, że to jest jakby normalny świat, no bo funkcjonuje, prawda? I to jest nasz świat. Ale to pamiętajmy o tym, że święty Augustyn jak umierał, akurat umierał razem z Cesarstwem Rzymskim, to ze smutkiem powiedział, umieram i Cesarstwo Rzymskie umiera razem ze mną, prawda? Cesarstwo Rzymskie było pogańskie, ale święty Augustyn się w nim urodził, przyzwyczaił się do niego. Można jeszcze coś pytać? Tak, tak, oczywiście. Moi przedmówcy poruszyli ważne sprawy, natomiast wiadomo, że każde państwo musi się opierać na własności ziemi. Wiemy, że u nas w tej chwili, no z tego szacunkowych takich danych, przynajmniej 1/3 ziemi została zawłaszczona, nie wiadomo przez kogo. Czy to są jakieś nasze atlasy, prawda? Wystarczy spojrzeć w Bieszczadach, tysiące hektarów, własność prywatna, a wiadomo państwo bez ziemi jak może istnieć. Czy to są te atlasy, czy... To znaczy, wie pan, znaczy to jest ten problem, że wszystko można pomnożyć, prawda? Można zbudować kolejne domy, czy zrobić kolejne samochody, a z ziemią tak nie jest, prawda? I ta świadomość tego coraz bardziej jest świadomością wszystkich. Natomiast znaczy pytanie, kto wykupuje w Polsce ziemię, bo wiadomo, wszyscy wiedzą, prawda, że to robione jest przez słupów. Prawda? Czyli Polak jest formalnie właścicielem, a faktycznie właściciele są w Rosji, albo państwo rosyjskie w Niemczech, albo państwo niemieckie w Izraelu, nie wiadomo gdzie, prawda? Bo to się zacznie okazywać wtedy, jak uwolni się tą ziemię. Prawda? Bo jeżeli PiS zatrzyma ten proces uwalniania ziemi, no to te słupy będą czekać dalej, prawda? I aż prawo zostanie takie wprowadzone. Natomiast znaczy ja się pod tym nie podpisuję, ale ostatnio do mnie dotarła taka teoria,
od poważnych ludzi. To jest na razie teoria, znaczy może coś więcej niż teoria, ale w każdym razie mówi się coraz głośniej o tym, że Niemcy chcą wracać na swoje tereny. Niemcy to nie znaczy naród niemiecki, tylko nie ludzie, tylko te elity niemieckie, tak jak Merkel, prawda, że Merkel jest bliżej do Turcji niż do Niemców, bo ona reprezentuje myśl, że Niemcy, ona myśli państwa, nie myśli ludźmi, ona tak samo swoich sprzeda, jak i obcych. I oni myślą, Niemcy myślą o tym, żeby wrócić na swoje tereny. Tylko przed wojną, jak próbowali swoje, w cudzysłowie, jak przed wojną próbowali kolonizować Mazury, to się okazywało, że to się im nie udawało. Wysyłali Niemców, dotowali ich olbrzymimi pieniędzmi, to Wańkowicz to opisywał. I obok był Polak, który prowadził gospodarstwo rolne i to gospodarstwo rolne kwitło, a ten Niemiec jakoś w ogóle przez te dotacje, trudno powiedzieć, nie mógł nic zrobić. Teraz Niemcy nie mają kim nas kolonizować. Nie mają kogo przysłać na te ziemie przez siebie wykupione. Bo ich jest coraz mniej, są coraz starsi i tak dalej. I mówi się o tym, że oni będą nadawali obywatelstwa tym uchodźcom, że o to chodzi, między innymi w tej sprawie. Będą nadawali obywatelstwa tym uchodźcom i będą ich osiedlali na terenie Polski, na tych ziemiach, co teraz trzymają słupy. I w ten sposób jakby wypchną Polaków. Coraz bardziej zaczną ich wypychać na wschód. Znaczy, to jest teoria, prawda? Znaczy, nie wiem na jakiej zasadzie, na jakich podstawach, znaczy to brzmi logicznie. To brzmi logicznie, natomiast czas szybko pokaże. Jedno jest pewne, ziemi musimy bronić, bo to jest jedna z ostatnich rzeczy, która nam została i to rzecz najważniejsza. Ale nie wiem, czy ja mam rację, taka własność ziemska to jest własność człowieka. Człowiek nie żyje wszechwiecznie, prawda? Wcześniej czy później, to i tak ta ziemia będzie zmieniała tego właściciela do tego stopnia, że to w zasadzie nie ma jakiegoś większego znaczenia, jeśli chodzi, załóżmy, jakieś 300, 500 lat, 1000 lat, to nie ma znaczenia jakiegokolwiek. Według mnie, prawda? Bo człowiek jest istotą, która żyje gdzieś tam bardzo krótki, określony czas, prawda? Więc ja nie rozumiem tego, bo to musi być na pewno głębsza myśl po prostu polityczna, czy jakakolwiek inna, prawda, czy ekonomiczna, że ktoś tak strasznie chce opanować takie duże areały. No tak, no musi być coś w tym głębszego i tego właśnie ja jako już stary człowiek nie rozumiem za bardzo, no bo co tu zrobić? Znaczy wie pan, W działaniu islamistów jest takie pojęcie hidżra, prawda? Islamizacja przez emigrację, to znaczy tworzenie kalifatów i wprowadzenie prawa szariatów na innych terenach, które zajmą. I teraz zobaczmy, co się stało. Stała się straszna rzecz i Polska na tą rzecz zareagowała strasznie. To znaczy, była ziemia, która nazywała się Kosowo. To było gniezno Serbów. Prawda? To tak jakby gniezno i okolice w Polsce. I na tą ziemię zaczęli się osiedlać wyznawcy islamu. Prawda? I ci wyznawcy islamu, to oczywiście tam, jak według tego powiedzenia jednego z tych imamów, zdobędziemy Europę przez brzuchy naszych kobiet. Prawda? Oni się rozmnożyli tam bardzo. A później zrobili referendum i ogłosili, że powstaje islamskie państwo Kosowo. I w środku Europy mamy islamskie państwo Kosowo. To tak samo możemy mieć islamskie państwo Pomorze Zachodnie, czy islamskie państwo Dolny Śląsk. Wie pan, także tu jest ten problem. Oczywiście, że my możemy odbić tą ziemię. Prawda? Bo zaskoczyła mnie ostatnio ojciec Rydzyk, prawda? Kiedy wczoraj czy przedwczoraj włączyłem telewizję Trwam i były rozmowy niedokończone z młodymi zwolennikami broni. I ci zwolennicy broni powiedzieli, mamy obowiązek moralny i narodowy bronić ojczyzny. Ale żeby bronić ojczyzny, musimy mieć broń. Musimy umieć posługiwać się tą bronią. Bo jeżeli będzie tylko armia, nie wiadomo jaka ta armia jest, ona może być bardzo słaba.
ktoś wejdzie i pokona tą armię i Polska będzie jego. A jeżeli wszyscy będą uzbrojeni, to taki kraj bardzo trudno pokonać i tak zawsze było w naszej przeszłości. Czyli oczywiście zawsze możemy odbić swoją ziemię w sprzyjających warunkach. Oczywiście w sprzyjających warunkach. Ziemię zachodnią, możemy odbić Lwów, możemy odbić Wilno, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tylko odbić to znaczy wcześniej stracić. Prawda? No to po co to tracić? Po co to tracić? Bo problem jest taki, że jeżeli pozostajemy bierni, prawda, no powiedzmy, że siedzę sobie przed domem rosną truskawki, które ja posadziłem, prawda, i ktoś włazi przez płot i zaczyna deptać te truskawki, deptać, dojdzie prawie do końca, ja go przegonię. Nie? Ja go powinienem przegonić w momencie, kiedy on przez płot przeskoczy. Prawda? I jakby o to chodzi, że im wcześniej zareagujemy, im mocniej zareagujemy, to nie będziemy musieli reagować bronią i mniej stracimy. Im później zareagujemy, tym więcej krwi się poleje i będziemy odzyskiwać spaloną ziemię, prawda? Bo jak oni wejdą na tą polską ziemię, to oni będą ją traktować w taki sposób, że oni ją wyjałowią, wypalą i później trzeba będzie pokolenia, żeby, prawda, bo tak się dzieje na Zachodzie, że sypią tą chemię, sypią w tą ziemię i zostaje sam piasek, prawda? I później się okazuje... Chemia zostaje. No. Ja chciałem nawiązać jeszcze do tych franków szwajcarskich i do kredytów tak na frankach szwajcarskich. Posiadając trochę doświadczenia w finansach, ja stworzyłem sobie na przestrzeni tych 10 lat funkcjonowania bardzo dobrze tych kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich swoją teorię. Na dzień dzisiejszy wszystkie te kredyty są zrefinansowane z banków. Tak jak Pan wspomniał, rzadko kiedy, i to bardzo jest mi miło słyszeć, że świadomość jest taka wśród teoretyków i praktyków, że te kredyty są zrefinansowane. Zrefinansowane kredytami bezpośrednio albo ze Szwajcarii, albo w zależnych bankach. I na dzień dzisiejszy to, co się mówi o stracie, to, co ostatnio ogłosił KNF o tym, że może być tutaj straty na poziomie, o ile dobrze pamiętam, 18 miliardów złotych, to to nie jest strata. To nie jest strata obywatela polskiego. To jest strata banku, to strata, której nie zarobi bank. Czyli reasumując, jeżeli jestem 2 dni temu na spotkaniu ludzi, którzy mają wiedzę powyżej grubo przeciętnej o finansach, bo pracują w finansowych korporacjach czy instytucjach i oni do mnie mówią, że oni nie będą dopłacać do tego. Ja mówię, ale o czym wy mówicie? Przez ten czas, kiedy funkcjonowały w frankach szwajcarskich kredyty, na tych kredytach banki zarabiały dwukrotnie, jak nie trzykrotnie większą marżę na samym kliencie. Oparte to było na Liborze, czyli na współczynniku wymiany czy handlowania frankiem szwajcarskim pomiędzy bankami, ale to było sztuczne, bo tak naprawdę banki miały na to finansowanie i pieniądze swoje. No i na dzień dzisiejszy, jeżeli z dnia uruchomienia kredytu zostanie z powrotem jakby przywrócona możliwość, realna możliwość spłaty tego zobowiązania przez klienta, bo to jest realna możliwość spłaty zobowiązania przez klienta, no to my wrócimy do własności polskich nieruchomości. Na dzień dzisiejszy te nieruchomości należą do banków. Banki w 80% należą do korporacji z zagranicy. No jak tutaj Pan słusznie zauważył, albo to są Rothschildowie, albo to są Rockefellerowie. No i na dzień dzisiejszy my nie jesteśmy właścicielami tych nieruchomości, na które tak namawiamy. Ale jest kluczowa i podstawowa rzecz, której się trzeba przyjrzeć. Kto kreował tak naprawdę tą informację, kiedy ja, będąc pracownikiem banku, przychodzili do mnie klienci, ja im mówię, ludzie, weźcie się zastanówcie, w polskiej złotówce zarabiacie, macie brać w polskiej złotówce, ale to jest droższe, przecież wszyscy mówią, że jest źle. Patrz tutaj, masz wykres, zobacz jak to będzie rosło do góry, jeżeli naturalnie będzie się zmieniała wycena franka szwajcarskiego. Nie można było go przekonać. Więc ci ludzie brani. Ci sami ludzie dzisiaj stoją pod Sejmem i protestują. Mówią, że to bankierzy ich namawiali. To nie jest tak do końca. Jeżeli w medialna otoczka wokół tego, sponsorowana przez banki, nakręciła tych ludzi, oni sami przychodzili i brali te kredyty.
trudno ich było przekonać. Ja byłem oczywiście w mniejszości ludzi, którzy przekonywali do tego. I dzisiaj państwo powinno to zmienić. Po prostu jedną ustawą przywrócić ład, naturalny ład i możliwość spłaty tych kredytów. Bo kredyt jest czymś rozsądnym. Ja się umawiam z kimś, że mu zapłacę za to, że on mi pożyczy pieniądze, że ja wybuduję dom. Ale na dzień dzisiejszy ja taką robię, czasem jakieś spotkanie mam z doradcami finansowymi i pokazuję im, jak na przestrzeni od 2008 roku do 2015 roku zmieniła się wartość nieruchomości. Przykładowo apartament w Warszawie był wart milion, dzisiaj jest wart pół miliona. Ten sam apartament. Ile jest dzisiaj wart kredyt, który milion udzielony był we franku szwajcarskim po złoty 80? Dzisiaj jest wart dwa razy tyle. Więc tego kredytu jest prawie 2 miliony złotych, a zabezpieczony jest półmilionową wartością nieruchomości. Czyli gdzie my jesteśmy? W którym miejscu się pyta? Pożyczony pieniądz. W jaki sposób? Muszę ci spacyfikować. To dobrze, dziękuję. Wtręcić tylko. Bo mówicie o pieniądzach, o kredytach, gdzie faktycznie to jest produkt. A ja mówię, idziemy do salonu samochodowego. Kupujemy za 80 tysięcy samochód. Wyjeżdżając z niego, on już wart jest 45. Ale koszt produkcji tego samochodu to jest 30% jego wartości, ale w salonie. Tu dochodzimy, wie pan, bo zaraz odpowiem. Jak to się ma do tego pomidora, tak jest. Gdzie jest złotówka? Tak jest, ale odpowiem panu, to znaczy tak. Te banki nic nie straciły, bo po pierwsze, one nie miały po pierwsze żadnych pieniędzy, to wszystko wykreowały. Po drugie, powiedzmy, że dały komuś w złotówkach i teraz one sobie ustaliły tak, nawet nie mówiąc to klientowi, że ja na pożyczce 100 tysięcy zarobię milion, a teraz oni płaczą, że nie zarobili na pożyczce 100 tysięcy miliona, tylko mogą zarobić 800 tysięcy, prawda? Znaczy to jest dziecięco bezczelne, nie? Natomiast wracając do tego, co pan mówi, znaczy znowu tutaj bym polemizował, być może, z panem Michalkiewiczem, prawda? Bo on być może, nie jestem pewny, ale być może twierdzi, że cenę kształtuje popyt, prawda? Natomiast ceny nie kształtuje popyt, tylko ja jestem wychowany w ekonomii realnej, prawda? Czyli jeżeli ustalam cenę towaru, prawda? No to biorę pod uwagę surowce, pracę, ryzyko, koszty, ubezpieczenie, powiedzmy, to tak jak mówił święty Tomasz, jak ktoś przewozi towary przez morze, to musi wziąć pod uwagę, że ten statek może zatonąć i wlicza to w koszty towaru. No? Czyli cena jest realna i ta cena, którą pan podawał, że powiedzmy dom był warty milion, dlatego, bo były kredyty. Jakby nie było kredytów, to ten sam dom by sprzedali za 300 tysięcy. Były kredyty, sprzedali za milion, a teraz jest cena pół miliona, ponieważ już nikt nie chce tego kupić za takie kredyty. Ale prawda? Tutaj trzeba też zaznaczyć, że cena budowy tego budynku jest nadal podobna, bo się kształtowała od 1850, tak dzisiaj do 2200, to 2000 w zależności od standardu. Tylko była kwestia ziemi. Jeżeli siła nabywcza była w kredycie, kredyt, czyli kształtował politykę cenową ziemi, no to ta ziemia była bardzo droga i dlatego te ceny były tak wysokie. No tak, ale pan mówi, że cena się kształtowała w 2000, prawda? No że tak, po pierwsze... Koszt wybudowania budynku fizycznego. Znaczy mówi pan o metrze kwadratowym. Metrze kwadratowym tak. Bez ziemi, czyli tak naprawdę ta różnica i ten bufor, który się zmieniał, no to jest ziemia, to jest ta pięć ziemi. Nie, ale o co mi chodzi, że w takim razie cena realna tych mieszkań, realna, to by była między 4 a 5 tysięcy, 4 raczej tysiące za metr kwadratowy, tylko że trzeba pamiętać o tym, że znaczy to mnie zdziwiło, jak mi mówili ludzie pracujący w bankach, że deweloperzy budują domy na kredyt. Później, jak zarobią na tym straszne pieniądze, to za te pieniądze kupują złoto i zaciągają nowy kredyt. To znaczy swoich pieniędzy nie inwestują w te budowy. Natomiast jeżeli oni powiedzmy sprajtują, prawda, bo nie sprzedadzą domu, no to i tak oni nie spłacą kredytu, a nikt ich nie złapie z tymi pieniędzmi, które zarobili wcześniej. Ustawa została zmieniona, ale tak było. No, nie, no więc
znaczy w każdym razie, że przy realnych cenach, znaczy gdyby nie było systemu banków, to od razu mieszkania byłyby tańsze. Realna cena. Tak. Realna. Ile kosztuje ten dom? Ten dom kosztuje ten dom. No to co pan powiedział. Tak, tak. Ten dom kosztuje ten dom. Ile kosztuje tona złota? Tona złota kosztuje tonę złota. Nie przeliczamy je, nie kreujemy je, tylko ona to tyle kosztuje. To znaczy, przepraszam, jeszcze święty Tomasz z Akwinu powiedział tak, że jeżeli na przykład mam lekarstwo i przychodzi i to lekarstwo, powiedzmy, cena obiektywna, wartość obiektywna tego lekarstwa jest 50 zł i przychodzi ktoś i kupuje za 50 zł. Mi zostało jedno lekarstwo, a tu przychodzi matka i mówi, dziecko mi umiera. A ja mówię, dobrze, 1000 zł. A ona mówi, dobrze, zapłacę 1000 zł, płaci mi 1000 zł. To święty Tomasz mówi, to co ty sprzedałeś? Sprzedałeś ból tej matki, sprzedałeś miłość tej matki, sprzedałeś coś, co do ciebie nie należało, czyli jesteś złodziejem, prawda? Znaczy, jak to się nazywa ten, co sprzedaje kradzione? Paser. Jesteś paserem, prawda? I pojęcie lichwy w Europie to było pojęcie czegoś najbardziej obrzydliwego, prawda? Tak, jakiejś zbrodni. Lichwa była zbrodnią. I teraz my, znaczy świat, w którym żyjemy, świat gospodarczy, w którym żyjemy, funkcjonuje na lichwie i paserstwie, prawda? Na dwóch takich zjawiskach negatywnych. I teraz wracamy do tego, o czym pan mówił, że oczywiście, że zmiana sytuacji w mniej więcej w normalnych warunkach, to jest powrót do nauczenia ludzi myślenia perspektywą moralną w gospodarce. Nie można przyjmować, że gospodarka ma swoje prawa, bo gospodarka jest tworem człowieka i to człowiek jej wyznacza prawa i ta gospodarka ma służyć człowiekowi, prawda? Czyli nie, ona jest tak samo obiektywna, jak wszystko inne w naszym świecie. To znaczy można znaleźć tam dobro i zło, można znaleźć tam prawdę i fałsz. I tu mamy do czynienia ze złem i z fałszem, prawda? Znaczy, jak jest możliwe, żeby w telewizji banki, jeszcze biorą w tym udział znani aktorzy, okłamywali ludzi i nikt ich za to nie ściga, prawda? No bo mówią, ta mini ratka 500 zł zapłacisz rocznie. No to pójdzie taka emerytka i weźmie i później się okaże, że ona ma, bo nie przeczytała drobnymi literkami, że to jest 8000 do spłaty, a nie 5500. W sumie, prawda? No i teraz ją wyrzucą z mieszkania i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy mówią, to jest wolny rynek. Chodzi o to, żeby zainwestować przede wszystkim w rodzinę. Jedyna kwestia to jest rodzina. Moglibyśmy do rana rozmawiać, na pewno nie rozwikłamy tutaj tych tematów. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi, że do nas przybył, do Małgorzaty Jedlicza na Podkarpaciu.